Narodziny dzwonów to wielkie wydarzenie nie tylko dla ludwisarzy. Ja miałam szczęście być w miejscu, gdzie rodzą się dzwony. Rodzą się, bo ludwisarze od pokoleń porównują życie dzwonów do życia człowieka. Narodziny, potem chrzest. W rozumieniu ludwisarzy chrzest to poświęcenie i nadanie dzwonom imion. Różnica jest tylko taka, że dzwony żyją o wiele dłużej niż my. Niektóre mają po kilkaset lat. Jeden z młodszych to dzwon Mieszko i Dobrawa, odlany w pracowni ludwisarskiej w Przemyślu. Powstał z okazji jubileuszu 1050 lat przyjęcia chrztu przez Mieszka I i narodzin polskiej państwowości. Nie miałam szczęścia być przy jego narodzinach, ale widziałam narodziny innych dzwonów. To jest tego rodzaju przeżycie, że nie zapomnę tego do końca życia.